Cześć kochani, witam Was na moim kanale. Bardzo się cieszę, że Was dzisiaj widzę, bo jak zawsze chciałam Was zabrać w podróż, ale dzisiaj zabieram Was trochę dalej w czasie, bo nie będziemy przenosić się do PRL-u, ale do międzywojennej Polski. Bo bardzo dawno nie było właśnie takiego odcinka i pomyślałam, że fajnie, żeby taką gwiazdę z tamtego czasu przypomnieć, a dzisiejsza gwiazda myślę, że będzie dla Was bardzo interesująca, bo po pierwsze jest dzisiaj dość zapomniana, po drugie była jedną z najjaśniejszych świecących gwiazd z tamtych czasów, a po trzecie oczywiście jak wiele gwiazd z tamtego okresu z powodu wojny musiała całkowicie zmienić swoje życie i dlatego jest o czym opowiadać. Jadwiga Smosarska, bo o niej mowa, będzie dzisiejszą naszą gwiazdą i będziemy mówić o tym, że mimo że głównie występowała w teatrze, była też bardzo ceniona przez publiczność, szczególnie jako gwiazda filmowa i przez tych, którzy ją pamiętają, właśnie tak została zapamiętana. Kiedy Polska odzyskała niepodległość, Jadwiga Smosarska miała już ukończone 20 lat, bowiem urodziła się 23 września 1898 roku w Warszawie. Publiczność zapamiętała ją później głównie z melodramatów, komedii, mimo że na swoim koncie miała ponad 40 ról teatralnych, za które była bardzo ceniona. Ale teraz oczywiście zacznijmy od jej młodości i dzieciństwa. Pochodziła, jak sama zwykła mówić, z zamożnej rodziny inteligenckiej. Jej ojciec z wykształcenia był chemikiem, jednak nie miał zbyt dużej smykałki do biznesów, ale całe życie próbował zrobić ten wielki biznes, między innymi próbował przy przemysłowej produkcji mydła. Mama zaś trudniła się opieką nad dziećmi, ale bardzo często występowała też podczas koncertów dobroczynnych, więc już wiemy, po kim Jadwiga odziedziczyła talent. Wczesne dzieciństwo przyszła gwiazda spędziła w majątku ziemskim Jurki w powiecie grójeckim, gdzie jej ojciec pełnił funkcję administratora. Niestety Karol Smosarski dość szybko zmarł, kiedy jego córka była jeszcze młoda. No i jak to często w takich sytuacjach bywa, obowiązki głowy rodziny musiała przejąć matka, która zarabiała na życie jako fryzjerka. Jadzia szybko jednak udowodniła, mimo problemów finansowych, że jej miejsce jest na scenie i mimo, jeszcze raz to powtórzę, tych problemów finansowych udało jej się ukończyć pensję w Warszawie. Zanim zadebiutowała na scenie teatralnej, musiała przekonać swoją matkę do tego, że pomysł bycia aktorką jest właściwym pomysłem, bo tak jak już Wam kiedyś powiedziałam, nie było to takie proste w tamtych czasach, żeby zostać aktorką. Nie był to dla kobiety, panienki zbyt szanowany zawód, ale ponieważ matka sama kochała scenę, to powiedziała, że zgadza się, pod warunkiem, że jej córka będzie dużo czasu poświęcać na kształcenie wokalu. Przyszła gwiazda kształciła się początkowo prywatnie, a następnie w warszawskiej szkole dramatycznej. Od 1917 roku, aby zarobić na swoje utrzymanie, na przykład pracowała w banku. Pracowała w Warszawie, między innymi w Teatrze Rozmaitości, Teatrze Narodowym, Polskim. W 1920 roku Kurier Warszawski wymienił ją wśród talentów szkoły dramatycznej, zwracając uwagę na jej urodę, temperament, a także wyjątkowe poczucie sceny. Zresztą, jeżeli chodzi o jej teatralne poczynania, to Kurier Warszawski, który wtedy był bardzo poczytną gazetą, bardzo często rozpisywał się na temat jej talentu. Już po jej debiucie pisano, że właśnie jest bardzo naturalna, zwraca na siebie uwagę, jest pewna siebie i przede wszystkim w ogóle nie widać u niej tremy, jest na scenie totalnie naturalna. Ale zaznaczano, że ta pewność siebie u debiutantów nie zawsze jest dobrym znakiem na przyszłość. Ale zwracano, że panna Smosarska ma w taką w sobie szczerość, no i piękną aparycję, bardzo szeroki, jasny uśmiech, co się bardzo podobało. No i właśnie, bardzo dużo mówiło się o jej warunkach, a jakie to były warunki. No oczywiście zwracano właśnie uwagę na ten wygląd, o którym Wam mówię, ale podkreślano duże błękitne oczy, ciemne włosy i łagodne spojrzenie. Jej twarz określano jako pozbawioną dramatyzmu, tajemniczości czy ponętności. I tu by można pomyśleć, że niedobrze, no bo przecież tego chyba oczekujemy, żeby ta gwiazda nas tak nęciła, zaskakiwała, żeby nas ciekawiła, a tutaj uznawano to za atrybut, bo większość charakterystycznych aktorek tamtego okresu to miało. Dlatego Jadzia się wyróżniała. No ale nie tylko publiczność, ale i kamera ją pokochała i tutaj będzie takie polskie Hollywood Dream. A dlaczego? Bo wielokrotnie, kiedy Wam opowiadam o zagranicznych gwiazdach, to Wam mówię, że te gwiazdy podpisywały kontrakty z wytwórniami i tak to się zaczynało. No i tutaj było podobnie, bo właśnie był jeden człowiek, który z zachodu postanowił przenieść do Polski pewne
rytuały. A na myśli mam Aleksandra Herca, który stwierdził, że Jadwiga do filmu jest stworzona. Zaproponował jej zdjęcia próbne w swojej wytwórni Sphinx. A ta wytwórnia to miało być według niego coś jak MGM w Hollywood. Wytwórnia, która będzie po prostu kreować trendy w Polsce. I postanowił, że musi mieć też taką gwiazdę. Gwiazdę, która będzie świecić najjaśniej i będzie promować tę wytwórnię. No i sami zaraz stwierdzicie, czy mu się to udało, czy nie. Bo zanim to opowiem wam, jak wyglądało pierwsze spotkanie tej dwójki, bo łatwo być nie mogło. Smosarska przyszła na te zdjęcia próbne, wystroiła się i usiadła w poczekalni. A czas mijał. Mijał, mijał i mijał, a pana Aleksandra jak nie było, tak nie było. Chodziło o to, że sobie po prostu niestety zapomniał, że się z nią umówił. Ta po kilku godzinach wściekła, no bo nie było przecież komóry, żeby wykonać telefon i dowiedzieć się, o co chodzi, wyszła stamtąd, a potem wystosowała list, w którym wypomniała mu brak w elementarnej formie towarzyskiej wymagającej punktualności wobec kobiety. Ależ mu musiało pójść w pięty i chyba poszło, bo powiedział, że tej smarkatej u siebie to on więcej widzieć nie chce. Ale potem zmienił zdanie, no ale chyba trochę wykrakał jednak, że nic dobrego z tego nie będzie, bo pierwszy film okazał się być klapą i to wcale nie z powodu Smosarskiej. Ze względu na śmierć jednego z aktorów zdjęcia przerwano, a film nigdy nie wszedł do kin. Smosarska szybko otarła łzy w nieudanym projekcie i powróciła na deski teatrów. Jednak, często wam mówię, co się odwlecze, to nie uciecze, bo właśnie miał powstać kolejny film i Smosarska została do niego zatrudniona, ale jej droga do tego filmu też nie była taka prosta. 3 listopada zadebiutowała w patriotycznym obrazie Bohaterstwo polskiego skauta. No ale czemu ta droga nie była prosta? No ten pierwszy film okej, poszedł, ale co dalej? Nie miano w stosunku do niej zbyt wielkich planów później, ponieważ nadzieje na bycie tą gwiazdą, która właśnie niczym w Hollywood miała wykreować wytwórnię Sphinx, miała być Halina Burczówna. Jednak dość przewrotnie w 1919 roku zdecydowała się wyjechać do Stanów Zjednoczonych, żeby tam w Hollywood robić karierę. No i na polskie Hollywood potrzeba było nowej gwiazdy i tak właśnie pomyślano o Jadzi. Brakujące miejsce wypełniła Smosarska, która w 20 roku otrzymała propozycję roli w Cudzie nad Wisłą, a rok później w Tajemnicy przystanku tramwajowego. No i po tym drugim filmie Smosarską już opisano w mediach jako królową kina polskiego. To też była taka kreacja, więc nie tylko na Natalia Siwiec tak dzięki mediom wypłynęła, również właśnie w tym dwudziestoleciu międzywojennym tak się zdarzało i żartuję tutaj. Nie obrażajcie się za takie porównania, tak troszeczkę z dystansem do tego podchodźmy czasem. No ale właśnie tak jak wam mówiłam, krytyka uwielbiała Smosarską na deskach teatru, ale po tym melodramacie z tramwajem w tle niestety dobre recenzje się skończyły, bo melodramaty były lubiane bardzo przez publiczność, ale przez krytyków no raczej nie bardzo. Raczej bardzo nie. Oczywiście wtedy media pytały: pani Jadwigo, ale co w takim razie teraz? Czy ten teatr, czy może kino? A Jadwiga chciała dwie sroki za ogon ciągnąć i to bez konsekwencji, w związku z czym nie odpowiadała, że będzie tak czy siak. Faktycznie jej się to udawało, ale wizerunkowo sporo cierpiała. Bo trzeba przyznać, że produkcje wytwórni Sphinx były trochę jak filmy Patryka Wegi dzisiaj. Wszyscy je uwielbiali i tak naprawdę drzwiami i oknami pędzili do kin po to, żeby je oglądać, ale krytyka nie szczędziła im gorzkich słów, dlatego też aktorzy, którzy tam grywali, często obrywali. Nie czuję, jak rymuje MC Rodak. Wtedy zaczął się też na Jadwigę prawdziwy szał, jeśli chodzi o fanów. Podobno kiedyś przed hotelem fani, którzy chcieli ją zobaczyć choć przez sekundę, ustawiali się tak tłumnie, że zablokowali ulicę. No i nie tylko influencerzy dzisiaj mają osoby, które odpisują fanom na różnego rodzaju portalach czy profilach. Tego nie polecamy, przecież to nie jest autentyczne, a influencer powinien być, czyli taka osoba wpływowa, youtuber czy też instagramer. Powinien sam dbać o swoje media, ale co im się dziwić? Już między wojnami Jadwiga Smosarska wynajęła asystentkę, żeby odpowiadała na jej listy, które dostaje od zakochanych fanów, od wielbicieli jej talentu. Kulminacją tego etapu kariery Smosarskiej okazała się rola w najbardziej kasowej produkcji lat 20. ekranizacji trendowatej. Nawet w celach promocji wyrobiono wtedy pocztówki ze Smosarską. No i znowu ludzie poszli do kina, a krytycy chwycili za pióra i nie było tam po prostu czego zbierać. No i cóż, no melodramaty, więc... Łza lała się grubo.
Niestety Smosarska była tam zawsze nieszczęśliwą, strapioną przez życie kobietą. Nawet w filmie Uśmiech losu reklamowano ją już po bandzie, mówiąc, że Jadwiga Smosarska w swej największej kreacji nieszczęsnej męczennicy, do której ani razu nie zajaśniał uśmiech losu. Ale Jadwiga doczekała się, bo przyszły lata 30. i zmiana jej wizerunku. Przyszedł czas na rolę bardziej charakterystyczne i dlatego często mówi się, że Jadwiga Smosarska była aktorką komediową, bo w końcu pojawiły się komedie. Dwie Joasie, czy Lucyna to dziewczyna. Jej swobodne role podobały się nie tylko publiczności, ale po raz pierwszy od dawna również krytykom. A w filmie Prokurator Alicji Horn nawet zdarzyło jej się zagrać taką kobietę, która była nie do końca oczywistą postacią, taką postacią, która mogła być różnie interpretowana, bo jako agentka musiała posądzić o morderstwo swojego narzeczonego. No ale w tamtych czasach faktycznie Smosarska najpierw w filmach bez dźwięku, później w udźwiękowionych grywała non-stop. Jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, wyskakiwała z lodówki. Dlatego już nie wszystkim się podobało, że ją ciągle oglądają i ci, co ją wielbili i się do niej przyzwyczaili, oczywiście byli zadowoleni, ale bywali tacy, którzy mówili, że zobaczyliby już chętnie kogoś innego. No i faktycznie w recenzjach chwalono filmy, na przykład za brak Smosarskiej. I właśnie to kino udźwiękowione, o którym wam powiedziałam, sprawiło, że jeszcze Smosarska zdobyła już Mount Everest, bo jeśli wcześniej była na szczycie popularności, to w tym momencie Mount Everest to chyba najlepsze określenie, bo to był kulminacyjny moment dla jej kariery. I faktycznie miała w sobie coś dziewczęcego i nie bardzo nadgryzał ją łaskawy dla niej ząb czasu, ponieważ nawet jeszcze w drugiej połowie lat 30., mimo że dobiegała już 40, grała bardzo często dziewczęce role. No ale niestety później nastała wojna, która zastała aktorkę w Warszawie. Udało jej się przedostać na Litwę, a stamtąd przez Szwecję i Norwegię do Stanów Zjednoczonych. Wraz z nią wyjechał również jej mąż Zygmunt Protasewicz, którego gwiazda ku oburzeniu prasy, której nie powiedziała o tym, że się z nim hajta, poślubiła w 1935 roku. I tutaj kolejne odniesienie do dzisiejszych gwiazd. Widzicie, nawet w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy ktoś się hajtał, to mówił o tym publicznie. Ja oczywiście jestem za tym, że gwiazdy powinny same decydować, kiedy o rzeczach ze swojego życia prywatnego, o wydarzeniach z tego życia mówią i prasie nic do tego, jeśli się tym dzielić nie chcą, ale faktycznie przecież już mieliśmy kilka przypadków, że media się obrażały za to, że ktoś się nie przyznał, że jest w ciąży, za to, że nie mówił, że wychodzi za mąż czy się żeni. Ale teraz czas na historię tej miłości. Poznali się w Krynicy, gdzie Zygmunt nadzorował budowę pensjonatu dla Jana Kiepury. Aktorce tak się spodobały jego umiejętności, że postanowiła, że ona też chce z nich skorzystać i sobie podnajęła pana Zygmunta, swojego przyszłego męża, a ten wybudował jej kamienicę na ulicy Mokotowskiej w Warszawie, którą zresztą po wojnie aktorka przekazała warszawiakom, później było w niej przedszkole. Jak po latach wspominał Zygmunt, starsza od niego o rok Jadzia, sama mu się oświadczyła. Małżeństwo zamieszkało we wcześniejszej willi aktorki przy ulicy Naruszewicza, no a potem, tak jak wam powiedziałam, wyjechali do Stanów, gdzie Jadwiga zaangażowała się w pomoc Polsce. Nie zapomniała o swoich kolegach po fachu. W 1941 roku współorganizowała Komitet Pomocy Polskim Aktorom na Wygnaniu. Próbowała zrobić karierę w Hollywood, ale na próżno. Zresztą, kiedy była młodą dziewczyną, nawet była jakaś delegacja z Hollywood, nawet się nią interesowała, no ale ponieważ wyjechała już później, nic z tych obietnic nie zostało. Aż do początku lat 50. Protasewiczowie mieszkali na Manhattanie. Zygmunt dość szybko znalazł pracę w zawodzie, co prawda musiał zaczynać od zwykłego robotnika, ale jego talent szybko był widoczny. Jadwiga zaś angażowała się nadal w swoje artystyczne działania, w taką kulturalną działalność wśród Polonii. Jadwiga odwiedziła swój kraj dopiero w 1958 roku i było to prawdziwe powitanie z hukiem, ponieważ w Polsce nie była zapomniana i kiedy przyleciała do Polski, na lotnisku witano ją wielkimi brawami. Naprawdę był to tłum fanów, tłum aktorów, dziennikarzy i przyjaciół. Nie wróciła już niestety ani na scenę, ani do filmu. W 1947 roku przyznano parze obywatelstwo, przez co Zygmunt mógł lepiej pracować, lepiej zarabiać, więc żyło im się tam całkiem nieźle, ale postanowili w pewnym momencie przenieść się z powrotem do Polski i ta decyzja zapadła w 1970 roku i wtedy
Jadwiga jako pierwsza powróciła, mąż miał do niej dołączyć, ale niestety nie dane im było już razem zamieszkać w wieżowcu przy ulicy Dworkowej, nieopodal ich przedwojennej willi. Pani Jadwiga zmarła 1 listopada 1971 roku i miała wtedy 73 lata. Została pochowana na warszawskich Starych Powązkach w Alei Zasłużonych. Dajcie mi znać, czy wy pamiętaliście o tej aktorce, czy jej historia była dla was interesująca, no i oczywiście czekam na propozycje, a pamiętajcie też, żeby mnie odwiedzać na Instagramie, a jak wam się podobało, to łapkę w górę zostawić, a może suba, jeśli się nie subujemy, no bo przecież chyba się trochę już lubimy. No ale dziękuję wam, że zostaliście do końca, jeśli tego słuchacie, no i zapraszam na kolejny odcinek już niebawem. Cześć!